Witam Państwa, moim gościem jest dr Leszek Sykulski, Polskie Towarzystwo Geostrategiczne i Polski Ruch Antywojenny. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie doktorze, mam pytanie, co dalej z polskim ruchem antywojennym? Jeszcze trwa wojna, a jak wojna się zakończy, to co, zmienicie nazwę, zmienicie cele, statut, albo będziecie może się łączyć z Konfederacją, albo jeszcze innym tworem politycznym? No, polski ruch antywojenny jest ruchem oddolnym i nie posiada zorganizowanych struktur w postaci bycia stowarzyszeniem, ze statutem i tak dalej, w interesie inicjatorów polskiego ruchu antywojennego nie jest tworzenie jakiejś nowej partii politycznej, czy jakiegoś stowarzyszenia rejestrowego z KRS-em, ze rozbudowanymi strukturami. To zupełnie nie o to chodzi. Polski Ruch Antywojenny jest inicjatywą oddolną, jest ruchem społecznym, który sprzeciwia się angażowaniu Polski w cudze wojny. I to nie tylko w wojnę na Ukrainie, ale także na przykład jeśli chodzi o wojnę na Bliskim Wschodzie, czy wojnę na Indo-Pacyfiku. Do czasu ukształtowania się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, no trudno przewidzieć, kiedy ona nastąpi. Nawet jeżeli wojna na Ukrainie się skończy, to doskonale wiemy, że zanim ukształtuje się nowy ład międzynarodowy, upłynie jeszcze sporo, sporo czasu. Ale zadaję panu to pytanie, ponieważ jest pan zaangażowany politycznie nie tylko teraz. Niektórzy pana kojarzą tylko w związku z tym, co dzieje się teraz, jako doktora od geopolityki, jako osobę zaangażowaną także w media społecznościowe. Ma pan swój kanał od 2016 roku, o ile pamięć mnie nie myli. Jednak od 2005 roku już jest pan związany ze światem politycznym. Najpierw pracując w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2015 roku kandydując z list Nowoczesnej. Także był pan chyba koordynatorem okręgu częstochowskiego, o ile mnie także pamięć nie myli. A teraz jest pan kojarzony z Konfederacją. Czy to nie ma wróżyć, że będzie pan się dalej angażował, chciał popchnąć polski ruch antywojenny do wyborów samorządowych albo parlamentarnych? Zacznijmy od tego, że pełniąc pracę, czy w ogóle pracując w kancelarii prezydenta, no to trudno nazywać to działalnością polityczną. No, gdybyśmy traktowali wszystkich kilkaset tysięcy urzędników w Polsce jako funkcjonariuszy partyjnych, to właściwie nie dałoby się żyć. No, cała masa, cała zrzesza urzędników jest apartyjnych, apolitycznych i ja pracując w kancelarii prezydenta RP od 2006 do 2010 roku byłem apartyjny, apolityczny, wykonywałem swoją pracę jak najlepiej potrafię dla Polski jako analityk do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Tak, w 2015 roku kandydowałem do Sejmu z list Nowoczesnej, no ale też warto podkreślić, że nie byłem członkiem tej partii. Nigdy nie byłem członkiem tej partii. Wtedy kandydowałem, uważałem, że poglądy wolnorynkowe, że kwestie gospodarcze są fundamentalne, że są najistotniejsze i ten program, który reprezentował ówcześnie Nowoczesna, jest dobry dla Polski w sensie gospodarki. W sensie gospodarki byłem pragmatykiem, uważałem, że Korwin ze swoimi poglądami wolnorynkowymi przez swoją osobowość, przez swój ekscentryzm, no nie ma szansy na to, aby cokolwiek zmienić, wprowadzić wystarczającą liczbę posłów do Sejmu. Adam Szłapka twierdzi, że to z pana zrezygnowano, a nie pan z Nowoczesnej. Jak było naprawdę? Nie, ja nigdy nie byłem członkiem Nowoczesnej, więc... Zrezygnował pan z działalności w strukturach Nowoczesnej. Ale ja nie działałem w strukturach Nowoczesnej. Działałem w sztabie wyborczym, działałem jako kandydat na posła. Natomiast nigdy nie byłem zaangażowany w jakąś działalność, jeśli chodzi o budowę partii, czy coś takiego. No oczywiście Adam Szłapka dzisiaj próbuje się odcinać ode mnie, co jest zrozumiałe w sensie politycznym. Natomiast wiele osób dzisiaj po prostu ordynarnie kłamie. Wracając do Konfederacji, owszem, jako ekspert bardzo często byłem zapraszany przez polityków właściwie wszystkich komponentów Konfederacji. Nie wykluczam, że polski ruch antywojenny będzie popierał konkretne osoby, nie konkretne partie, ale konkretne osoby na listach wyborczych. Proszę podać nazwiska. No, dzisiaj takich nazwisk absolutnie nie podam z tego względu, że będziemy kierować takie zapytania publicznie do komitetów wyborczych, do poszczególnych polityków, czy opowiadają się za kontynuacją wojny, czy opowiadają się za interwencją Wojska Polskiego w wojnie na Ukrainie, dalszym wspieraniem militarnym Ukrainy przez Polskę. Wiemy oczywiście, że są tacy parlamentarzyści, jak chociażby Grzegorz Braun, jako jeden z nielicznych, jeśli nie jedyny, który twardo od samego początku był
przeciwko segregacji sanitarnej, przeciwko wspieraniu militarnemu wojny na Ukrainie. I niewątpliwie ten polityk, już dzisiaj mogę powiedzieć, że ma nasze zaufanie jako polskiego ruchu antywojennego, ale to nie znaczy, że na przykład cała Konfederacja ma takie poparcie, bo takiego poparcia absolutnie nie udzielamy całej Konfederacji. W roku 2006, jak sam pan wspomniał, mnie poprawiając, stał się pan pracownikiem Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W rozmowie z Interią stwierdził pan, że to rekomendacja pracowników, pewnie rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, sprawiła, że pan tam się dostał. No, jak to się stało, że 25-latek, 6-latek otrzymał tak dość intratne stanowisko, o którym marzyłby nie jeden 25-latek czy tam 6-latek zaraz po studiach na uniwersytecie z tytułem magistra. Jak to się stało i na czym ta rekomendacja i od kogo polegała, że otrzymał pan stanowisko w Kancelarii Prezydenta? No, nie nazywałbym tego intratnym stanowiskiem. Trudno nazywać pracę jako stażysta w Urzędzie Centralnym czymś intratnym. Zapewniam pana, że bardzo wielu absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, innych uniwersytetów otrzymuje stanowiska stażystów, czy dostaje się na staż, czy to do Kancelarii Prezydenta, czy Kancelarii Premiera, czy ministerstw. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Natomiast naturalną rzeczą, naturalną taką rekomendacją jest polecenie profesorów, którzy znali się z profesorem Lechem Kaczyńskim. W naturalny sposób profesor Lech Kaczyński wywodził się z środowiska akademickiego, więc znał bardzo wielu przedstawicieli. W naturalny sposób, chcąc stworzyć zespół analiz bieżących z osób bardzo młodych, które nie były skażone PRL-em, nie współpracowały ze Służbą Bezpieczeństwa z uwagi na swój PESEL, z uwagi na swoją metrykę, poszukiwał takich osób, które będą na tyle młode, aby nie były skażone PRL-em, a z drugiej strony, które będzie można przeszkolić w zakresie pozyskiwania informacji ze źródeł otwartych, czy też poddać weryfikacji przez służby specjalne. Wspominał pan w rozmowie z Interią, że to działalność społeczna sprawiła, że profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego rekomendowali pana do tego stażu. Jak się okazuje, że był to staż, a nie był pan na umowę o pracę. Byłem najpierw na stażu, a później na umowę o pracę. Po tym jak zostałem pozytywnie zweryfikowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przyznano mi poświadczenie bezpieczeństwa, przeszedłem szkolenie jako analityk i tak dalej, i tak dalej. Działalność społeczna, tak, między innymi w kole naukowym historyków studentów, działalność patriotyczna na uniwersytecie, działalność organizacyjna, działalność naukowa. Dałem się poznać po prostu z dobrej strony, w związku z tym taka propozycja padła. I będąc pracownikiem Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, został pan oddelegowany do pracy w ramach Komisji do Spraw Weryfikacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Według pułkownika Matysiaka, który jest cytowany przez Interię, miał pan pełny dostęp do dokumentów niejawnych. Czy mógłby pan się do tego odnieść? Czy tak było rzeczywiście? Czy pan taki dostęp miał? No i jak to się stało, że tak młody człowiek został właśnie wprowadzony do dokumentów, które są niejako tykającą bombą w walce informacyjnej i wielu polityków by się wręcz zabijało, żeby tylko te informacje nie wyciekły do przestrzeni publicznej? Oj, to dostęp do informacji niejawnych jest immanentną częścią pracy analityka. No jeżeli ktoś pracuje w administracji państwowej i jest na stanowisku analitycznym, ma dostęp do informacji ściśle tajnych, w naturalny sposób ma dostęp do materiałów niejawnych. To zapewniam pana, że to nie jest nic nadzwyczajnego. Każdy żołnierz, nawet w Narodowych Siłach Rezerwowych czy w Wojskach Obrony Terytorialnej, przechodzi normalną procedurę sprawdzającą. Dlaczego taki młody człowiek? No właśnie, bo z uwagi na swoją metrykę, no nie mogłem siłą rzeczy być współpracownikiem komunistycznej bezpieki, komunistycznych służb specjalnych, więc to naturalny sposób. Zostałem oddelegowany jako protokolant, jako młody chłopak, który przeszedł staż w Kancelarii Prezydenta. Stałem się jednym z protokolantów Komisji Weryfikacyjnej, czyli w trakcie wysłuchań moim celem było protokołowanie, a następnie przedstawianie do podpisu takich protokołów oficerom, którzy byli na tak zwanych wysłuchaniach. Czyli do tych dokumentów niejawnych miał pan pełny dostęp, idąc za Matysiakiem. Do informacji, które były potrzebne do wykonywania danej funkcji. Jest taka formalna zasada need to know w Sojuszu Północnoatlantyckim, która mówi o tym, że ma się dostęp do tych informacji, które są wyłącznie niezbędne do tego, aby pełnić daną funkcję czy dane obowiązki. To nie jest tak, że mogłem sobie pójść do archiwum WSI i poprosić o dowolną teczkę akt personalnych jakiegoś
oficera, o dowolną sprawę operacyjnego rozpracowania i tak dalej. To takie opinie głoszą ludzie albo złej woli, którzy chcą zaszkodzić czy stworzyć, dać taki nimb, że Sykulski tutaj wynosił jakieś materiały, czy też miał dostęp do wszystkich informacji. Nie! Do konkretnych spraw, do konkretnych osób, które były wysłuchiwane, jak najbardziej miałem dostęp, ale absolutnie nie do wszystkich informacji na temat WSI. To jest kłamstwo. A te informacje, które pan miał, czy może pan stwierdzić, że upublicznienie ich, przekazanie choćby we fragmentach do przestrzeni publicznej, do mainstreamu, one by wstrząsnęły polską polityką? Nie, nie sądzę. Nie sądzę, aby ktokolwiek z Komisji Weryfikacyjnej do Spraw WSI posiadał całościowy obraz działalności wojskowych służb informacyjnych. Nawet pan Antoni Macierewicz nie miał dostępu i nie był fizycznie w stanie móc zapoznać się, czy nawet skopiować tych wszystkich informacji. To mówią amatorzy, ludzie, którzy nigdy nie pracowali na materiałach niejawnych. Nie bał się pan, będąc 25-latkiem, brać udział w działaniach Komisji do spraw weryfikacji WSI, mając na uwadze, że jednak przynajmniej czy amerykańska, czy rosyjska strona może być tymi dokumentami bardzo zainteresowana. W jednym ze swoich artykułów, co cytuje także jeden z pułkowników, byłych pułkowników WSI, twierdzi, że nazwał pan tę pracę komisji amerykańską chucpą. No ja myślę, że odpowiadając na pierwszą część pańskiego pytania, czy miałem obawy? Oczywiście, że miałem obawy, jak każdy z pracowników i każdy z członków, 24 członków najpierw, później oczywiście była wymiana członków tej komisji. Naturalne obawy były na tym, no ale też zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to tak wrażliwa kwestia, że jednak osłona kontrwywiadowcza jest w tym zakresie. A to, że praca tej komisji była robiona na kolanie, że jakby organizator, czyli główny organizator Antoni Macierewicz podchodził do tego w sposób niezwykle frywolny, niezwykle lekkomyślny, to jest osoba na sprawa. Członkowie Komisji Weryfikacyjnej składali obszerne zeznania w jednej z prokuratur w Warszawie już po pracy tej komisji na różnego rodzaju naruszenia, na różnego rodzaju niebezpieczeństwa z tym związane. Co do amerykańskiej chucpy, no nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że służby PRL-u, służby specjalne, służby tak, przede wszystkim cywilne zostały podporządkowane służbom amerykańskim. Mówimy o tym materiały IPN-u, mówi o tym i debata zorganizowana przez IPN TV i książka doktora Tomasza Kozłowskiego Koniec Imperium MSW, więc na pewno nie było tak, że nie było zezwolenia amerykańskiego na tego typu pracę, natomiast no, trudno mi mówić o całościowym obrazie tej sytuacji, ponieważ ja miałem bardzo mocno wycinkowy dostęp do materiałów niejawnych. Na jednej ze stron internetowych z czasów, gdy pan kandydował z list Nowoczesnej, jest pan opisany jako oficer rezerwy Wojska Polskiego. Czy może pan to wyjaśnić? Ale cóż tu jest wyjaśnić? Pan był oficerem, czy jest oficerem dalej rezerwy Wojska Polskiego? Na jakiej zasadzie? W jaki sposób jest pan związany z Wojskiem Polskim, że jest pan oficerem? No, w taki naturalny sposób, że jako absolwent szkoły wyższej zgłosiłem się jako ochotnik do odbycia przeszkolenia wojskowego. Odbyłem takie przeszkolenie podoficerskie w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, następnie praktykę dowódczą w 15. Brygadzie Zmechanizowanej w Giżycku i jako oficer i jako podoficer rezerwy, mając przydział mobilizacyjny, w naturalny sposób byłem powoływany na ćwiczenia żołnierzy rezerwy. Podpisałem kontrakt z Narodowymi Siłami Rezerwowymi. Jako oficer i jako podoficer rezerwy zostałem następnie skierowany na kurs oficerów rezerwy do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Zdałem egzamin oficerski, otrzymałem mianowanie na stopień podporucznika. Kontynuując dalsze ćwiczenia w rezerwie, będąc powoływanym przez WKU w Częstochowie, odbyłem ćwiczenia, kursy przeszkalające i zostałem podniesiony w rezerwie do stopnia porucznika rezerwy. Cały czas jestem na tak zwanym przydziale mobilizacyjnym. Wiązał pan swoją przyszłość w sposób bardziej bezpośredni z Wojskiem Polskim albo z kontrwywiadem wojskowym? Nie, nigdy. Nie było takiej sytuacji. Nie było z mojej strony takiego zainteresowania, tak jak nigdy nie składałem wniosku o bycie żołnierzem zawodowym. Traktowałem swoje przeszkolenia wojskowe, ćwiczenia w rezerwie jako naturalny element uzupełniający moją wiedzę akademicką. No, ja znam całą masę ludzi, którzy są wykładowcami na kierunkach takich jak bezpieczeństwo narodowe, którzy nigdy w wojsku nie byli, widzieli wojsko co najwyżej na placu Piłsudskiego w Warszawie albo w telewizji, albo znają wojsko z książek. Jest wielu takich ekspertów funkcjonujących w przestrzeni publicznej od obronności, od bezpieczeństwa, którzy nie mają zielonego pojęcia o wojsku. Ja uważam, że każdy obywatel Polski, każdy zdrowy mężczyzna,
mężczyzna powinien przejść jakiekolwiek przeszkolenie wojskowe, jakiekolwiek przeszkolenie, czy zasadniczą służbę wojskową, czy przeszkolenie dla absolwentów, czy studentów. Uważam, że jest to naturalny obowiązek obywatela RP, a dla osób zajmujących się zawodowo bezpieczeństwem, obronnością, no jakby to jest coś, co no, można powiedzieć, uwiarygadnia tę pracę, dodaje realnej wiedzy. Ale nie myślał pan nigdy o tym, żeby do SKW się, żeby złożyć dokumenty do SKW? Współtworzył pan jednak to SKW z Piotrem Bączkiem, prawą ręką Antoniego Macierewicza. Przynajmniej takie informacje zostały przekazane przez Interię, jakoby pan je przekazał redaktorowi Interii. Nie, no wie pan, dziennikarze Gazety Wyborczej, dziennikarze Newsweeka, dziennikarze Interii, Onetu, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, wirtualnych mediów, Radia SK, Radia Wnet, mam wymieniać dalej, podają całe mnóstwo informacji, których ja bym nie nazwał prawdą. I oczywiście będą się pojawiać w przestrzeni publicznej, pojawiały i będą się pojawiać informacje, które będą starały się mnie zdyskredytować jako obecnie jednego z liderów polskiego ruchu antywojennego, które będą starały się przypisywać mi na jedne wszelkie złe rzeczy. Więc mogę tutaj w cztery oczy panu powiedzieć i naszym szanownym widzom, że nigdy żadnych dokumentów do służby kontrwywiadu wojskowego czy do służby wywiadu wojskowego nie składałem, nie współtworzyłem SKW z Piotrem Bączkiem, to jest też nie jakaś piramidalna bzdura. Piotr Bączek był jednym z członków komisji weryfikacyjnej, oczywiście znaliśmy się w komisji weryfikacyjnej, ale ja nigdy nie tworzyłem żadnych służb specjalnych. Jeden z pułkowników WSI twierdzi, że byłych oficerów WSI twierdzi, że w czasie, gdy trwały prace w komisji do spraw weryfikacji WSI, na kilka miesięcy, gdzieś do połowu 2007 roku, pan nagle zniknął. Też poproszę o komentarz, ponieważ są to pewne takie puszczone, takie wieści, informacje na tych portalach, które pan wypowiedział, które pan wymienił, jednak są to zdania niedokończone. No wie pan, no trudno mi komentować zdania sfrustrowanych, rozgoryczonych życiowymi niepowodzeniami oficerów Wojskowych Służb Informacyjnych. Ja sobie zdaję sprawę, że spora część tych nieudaczników, tych ludzi, którzy mają problemy z prawem, czy mieli problemy z prawem, byli odpowiedzialni za bardzo poważne przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, dzisiaj próbuje się odgrywać na członkach Komisji Weryfikacyjnej. Musimy sobie zdawać sprawę, że WSI, one były weryfikowane pewnie nie najlepiej, na pewno nie najlepiej, ale musimy sobie zdawać sprawę, że WSI to było bagno. Musimy sobie zdawać sprawę, że było tam cała masa nieprawidłowości, żeby nie powiedzieć także przestępstw. I to bardzo poważnych przestępstw. Ci ludzie, którzy nie przeszli weryfikacji, którzy mieli bardzo dużo, mówiąc językiem potocznym, za uszami, dzisiaj próbują dyskredytować byłych członków komisji weryfikacyjnej i opowiadać absolutnie niestworzone rzeczy. Absolutnie niestworzone rzeczy, kłamstwa. No, ale wynika to, tak jak powiedziałem, z życiowej frustracji tych osób. Panie doktorze, jeszcze na sam koniec. Jak pan myśli, w jakim kierunku pójdzie ten konflikt ukraińsko-rosyjski? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Czy można w jakimś zakresie mówić, że osłabienie Ukrainy i trochę osłabienie Rosji jest w pewnym sensie w naszym interesie? Czy cokolwiek dobrego z tej sytuacji geopolitycznej, która dzieje się na naszych oczach za wschodnią granicą, można cokolwiek pozytywnego wyciągnąć? No to odpowiem zbiorczo na obydwa pytania, bo one są powiązane ze sobą. Osłabienie, cała wojna na Ukrainie, jak i potencjalne osłabienie i Ukrainy, i Rosji na pewno będzie bardzo mocno działać na korzyść stworzenia superpaństwa europejskiego. Podobnie jak włączenie Polski do tej wojny. Polska jako ostoja cywilizacji łacińskiej, jako najsilniejszy jej fundament jest dzisiaj zbyt mocna, aby można było z Polską tworzyć superpaństwo europejskie, państwo o charakterze federacyjnym, państwo z dominującą agendą LGBT, ideologią gender, z desuwerenizacją państw narodowych i tak dalej, i tak dalej. Zatem osłabienie nie tylko Rosji, nie tylko Ukrainy, ale także Polski jest jak najbardziej w interesie tych sił, które dążą do przekształcenia Europy ojczyzn w jednolite państwo o charakterze federacyjnym, budowane już nie na fundamentach cywilizacji łacińskiej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu. Dziękuję państwu.